To jest 84. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o DRC, czyli Disaster Recovery Center. Partnerem cyklu jest Atman, dostawca usług IT dla biznesu w modelu outsourcingu. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o tym, jak zatrudnić najlepszych specjalistów IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyit.pl/84. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to Product Manager w firmie Atman, osoba z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarach rozwiązań SaaS i IaaS, Dedicated Servers, Cloud Computing, od Customer Supportu po programowanie, sprzedaż i consulting. Prywatnie fan kryminałów i rolek. Moim waszym gościem jest dzisiaj Robert Mikołajski. Cześć Robert, miło mi gościć ciebie w podcaście. Cześć, witam wszystkich. Z Robertem porozmawiamy sobie o Disaster Recovery Center, które to w polskiej nomenklaturze jest bardziej znane jako zapasowe centrum danych. Robert ma wiele lat doświadczenia właśnie w tym obszarze, no i tą wiedzę i to doświadczenie postaram się tutaj dzisiaj wyciągnąć. Ja zawsze pytam na początku moich gości o to, czy słuchają podcastów, jeśli tak, to jakich najczęściej. No i z tym samym pytaniem do ciebie, Robert, też się udaje. No więc pewnie trochę cię rozczaruję, bo rzeczywiście jakoś to medium do mnie nie trafiło do końca, znaczy jestem, śmieję się trochę, że jestem trochę jeszcze zakorzeniony w poprzednim pokoleniu, które jednak tą wiedzę bardziej woli przyswajać albo z jakiegoś rodzaju warsztatów, szkoleń przeprowadzanych, że tak powiem, na żywo, tudzież, no, jeżeli w formie takiej elektronicznej, no to webinariów ewentualnie, albo z książek czy jakiejś dokumentacji. Natomiast rzeczywiście jak zaangażowany jest tylko mój słuch, a nie wzrok, no to mam tendencję do rozpraszania się i audiobooki w ten sposób bardzo chętnie, beletrystykę, ale już merytorycznie nie daję rady. Jasne, rozumiem. No może się kiedyś przekonasz, bo to ciekawe medium, ale ja się przynajmniej cieszę z tego, że poprzez podcasty się chociaż dzielisz swoją wiedzą, więc to już jest dobry, myślę, tutaj krok. Dobrze, na początku chciałbym Cię zapytać o to, z jak dużym problemem może się wiązać utrata danych albo utrata dostępu do infrastruktury wśród firm, czym to im grozi, jakie powiedzmy straty generuje, z jakimi przestojami takie działalności gospodarcze muszą się liczyć. No i czy to jest tylko problem, który tyczy się małych, jakichś nierozwiniętych jeszcze technologicznie firm, czy też może jest to znacznie szersze zagadnienie? Jest to rzeczywiście dość szerokie zagadnienie. I tyle, że rzeczywiście czym większy biznes, można powiedzieć, tym w jakiś sensie już sobie z tym zaczyna radzić. Jest tego bardziej świadomy tego wyzwania utraty danych i jakoś w jakiś sposób, że tak powiem, sobie z tym radzi. No rzeczywiście początkujący biznes może na to zwracać mniejszą uwagę, jest raczej skoncentrowany na tym, żeby po pierwsze przetrwać, po drugie się rozwinąć. Także rzeczywiście tutaj bywa różnie i rzeczywiście też jeżeli chodzi o skutki takiej utraty danych, czy wprost przestoju po prostu, bo to nawet nie musi być utrata danych, tylko po prostu przestój biznesu, no to znowu wpływ takiego zdarzenia na biznes w przypadku młodego biznesu, gdzie nie mamy dużej ilości klientów, gdzie się dopiero rozwijamy, gdzie dopiero zaczynamy, no będzie adekwatnie mniejszy niż w przypadku, gdy mamy już biznes rozkręcony, świadczymy jakieś usługi i rzesza klientów jest dotknięta takim problemem. Tutaj oczywiście wiele badań się na ten temat pojawiało i to już od dłuższego czasu, bo i w latach 90. Gartner pokazał, że 2 z 5 firm, które przyczyniła się duża awaria, no nie jest w stanie się pod niej podnieść, czyli tak naprawdę no, cały biznes pada, także ta skala
wpływu no jest, potrafi być potężna. A z tych, co ocalają, to też według tego samego badania jedna trzecia z nich upada w ciągu jednego, dwóch lat w przypadku takiej potężnej awarii. Niedługo w latach tam na początku XXI wieku inne badanie Eagle Rock Alliance pokazało, że techniczną niedostępność usług dla klientów przez ponad 3 dni oznacza koniec dla nich, 40% biznesu się w ten sposób skończy w perspektywie tam mniej więcej 3 lat. Rzeczywiście dla dojrzałego biznesu z dużą ilością klientów to jest must have, to znaczy to jest coś, co jest obowiązkowe i coś, przed czym trzeba się chronić. W związku z tym gdzieś rozwijając biznes, gdzieś należy z tyłu głowy o tym myśleć i się pod to też już przygotowywać. Powiedziałeś tutaj całkiem dużo o konsekwencjach, na przykład niezadbania o ten obszar. Natomiast jak gdyby idąc krok wstecz, jakie są najczęstsze przyczyny właśnie uniemożliwienia dostępu do danych? Co powoduje, albo w którym momencie pojawia się ten problem, który może zaowocować właśnie brakiem dostępu do danych czy do całej infrastruktury? Znaczy, tutaj rzeczywiście tych przyczyn może być kilka. W ostatnich latach było głośno o różnego rodzaju atakach hakerskich, takich włamaniach, przejęciach komputerów, przejęciu systemów. Z takich dużych można wymienić na przykład NotPetya, który rzeczywiście spowodował, że naprawdę olbrzymie biznesy międzynarodowe, czy nawet instytucje publiczne, rządowe, musiały wstrzymać działania i miały długie przestoje. Też pewnie wiele biznesów ucierpiało poważnie w wyniku tego ataku. Także jednym z takich zagrożeń są zewnętrzne właśnie próby ataku i wpłynięcia na naszą organizację. Celowe lub nie, bo tutaj to różnie bywa, że tak powiem, w tamtym ataku też bardzo dużo firm ucierpiało, które nie były, że tak powiem, na celowniku atakujących. Drugie, no to jest, są drugim takim źródłem zagrożeń są po prostu błędy. Błędy ludzkie, błędy w projektowaniu, czyli nawet takie wewnętrzne problemy, że tak powiem, infrastrukturalne, no powiedziałbym nawet niekoniecznie wewnętrzne, bo to mogą być nawet przysłowiowa tam wspominana wielokrotnie koparka przecinająca światłowód, tak, bo naprawiająca jakąś tam kanalizację. Także takie błędy też się zdarzają. Trzeci z takich istotnych czynników, no to są awarie wynikające już z samego z wadliwości samego sprzętu, z tego, że pewne rzeczy się po prostu zużywają. Także tutaj z takimi, można powiedzieć, głównymi problemami trzeba się zmierzyć i też myśląc o tym zabezpieczeniu danych, na te różne scenariusze trzeba trochę indywidualnie do tego podejść, to znaczy każda firma będzie miała troszeczkę inaczej ten biznes zbudowany i gdzie indziej będą postawione tutaj akcenty i też w związku z tym te trochę inne będą te scenariusze i automatycznie adekwatne do tego będą różne zabezpieczenia. Dobrze, myślę, że tutaj nakreśliłeś w jakiś sposób problem, z jakim musimy się mierzyć. Może spróbujmy teraz przejść do potencjalnych rozwiązań. Jednym z takich dość skutecznych zabezpieczeń na tego typu sytuacje jest właśnie zapasowe centrum danych, czyli Disaster Recovery Center, o którym za chwilę sobie porozmawiamy. Jak mógłbyś zdefiniować, czym jest takie centrum, zarówno od strony biznesowej, jak i powiedzmy technologicznej? Zapasowe centrum danych, rzeczywiście ta polska nazwa nie jest takim wiernym tłumaczeniem tej angielskiej. Rzeczywiście jest takim pojęciem dość, nazwijmy, dość szerokim i można tutaj pod nim podciągnąć bardzo różne, że tak powiem, rozwiązania technologiczne. Także najpierw patrząc jakby z punktu widzenia takiego technologicznego, to w skrajnym przypadku to może być po prostu osobna, w sensie lokalizacyjnie,
wydzielona jakaś część naszej infrastruktury, zlokalizowana po prostu właśnie w innym miejscu, ale może być zbudowana jeden do jednego, identycznie z tą, którą mamy i używamy produkcyjnie. Czyli też to mogą być nasze serwery, na przykład w kolokacji, w jakimś, w centrum danych Atman, na przykład takim, jak prowadzi Atman, ale też może być to zupełnie inna infrastruktura z punktu widzenia takiego zbudowania jej. Można ją zbudować na chmurze, czy na serwerach dzierżawionych na przykład. Także tutaj scenariusze można wymyślić bardzo dużo, tak samo jak kwestia tego, czy to będzie zestawione w jakimś klastrze Active-Active, czy będzie jeden ośrodek bardziej będzie miał rolę taką aktywną, drugi będzie pasywny, czy w ogóle ten drugi ośrodek będzie wyłącznie wykorzystywany, czyli to centrum zapasowe będzie wyłącznie wykorzystywane w centrum w celach backupu. Tak naprawdę, a niekoniecznie jako pełnoprawne, że tak powiem, funkcjonujące środowisko. Natomiast z punktu widzenia właśnie takiego biznesowego kluczowe jest to, że to zapasowe centrum danych ma zapewnić przede wszystkim business continuity, czyli ciągłość działania biznesu. Czyli to jest jak gdyby clue powołania takiego zapasowego centrum danych i ma pomóc w otworzeniu oczywiście też infrastruktury produkcyjnej z powrotem do że tak powiem, pierwotnego działania po awarii lub ataku, zdarzeniu, które nam się tak naprawdę przytrafiło. No, także z punktu widzenia biznesowego to jest właśnie głównie, jeżeli chodzi o miejsce, które tak naprawdę nam zapewni właśnie tą ciągłość działania, czyli właśnie niedoprowadzenie do tego, że będzie jakaś przerwa, przestój, brak możliwości obsługi klienta czy świadczenia swoich usług na rynku. Rozumiem. To jeszcze jak gdyby chciałbym pociągnąć ten temat, zapytać się trochę, jakie zalety są z posiadania właśnie takiego zapasowego centrum danych. No i przede wszystkim, kiedy firma może określić, że jest już na takim etapie może rozwoju, czy powiedzmy taki biznes prowadzi, który jak gdyby wymaga właśnie posiadania, czy powiedzmy może mieć korzystny wpływ na prowadzenie biznesu, posiadanie zapasowego centrum danych. Czy jest jakaś reguła, może jakiś zestaw czynników, które warto wziąć pod uwagę, żeby zdecydować, że jesteśmy już w takim etapie rozwoju, że powinniśmy się właśnie posiłkować tego typu rozwiązaniami? To będzie rzeczywiście troszeczkę indywidualna kwestia, natomiast no, bardzo dużo powie nam tak naprawdę analiza, jak bardzo nasz biznes polega na IT, a w obecnych czasach coraz częściej i w coraz wielu branżach jest to powiązanie bardzo ścisłe. Także to, tutaj to powiązanie do IT i uzależnienie od tego IT w prowadzeniu biznesu jest kluczowe. No i dalej, tak jak mówiłem, też analiza tego, co się może przytrafić i jaki to będzie miało wpływ na nasz biznes, czyli na przykład jeżeli używamy serwera, plików, mamy nie wiem, małą firmę, powiedzmy graficzną i gdzieś trzymamy wszyscy wspólnie sobie pliki na serwerze plików i wysyłamy je do klientów i że tak powiem mamy różne projekty, kilka osób pracuje na takich projektach, no to powiedzmy, że wyłączenie takiego serwera, jakaś jego awaria powiedzmy powoduje, że no, może praca nie stanie. Ale jeżeli nie mamy jakichś backupów, to nie mamy jakiegoś właśnie w cudzysłowie mikro zapasowego centrum danych, jakiegoś rozwiązania, które nam pozwala przywrócić sobie te dane, które utraciliśmy, no to jest pewne ryzyko, że utraciliśmy to, na czym zarabiamy albo to, czego oczekują od nas klienci. Natomiast to już tutaj jest powiedzmy sprawa dyskusyjna, bo mogliśmy robić backupy na jakiś inny zewnętrzny dysk i już wystarczy w zasadzie
biznes nie jest zagrożony. Natomiast jeżeli jesteśmy firmą web hostingową, czyli nasi klienci na naszych serwerach korzystają ze stron internetowych, to tutaj wyłączenie takiego serwera, przyczyn może być, mogą być setki, powoduje, że realnie oni nie są w stanie świadczyć swojego biznesu i my nie świadczymy dla nich usług. Nie zapłacą nam faktur. Każda przerwa tutaj i to każdy, kto prowadzi web hosting, to powie, tutaj nawet krótka, kilkusekundowa czy kilkuminutowa przerwa, to będzie automatycznie wiązała się z licznymi kontaktami od naszych klientów, dlatego że ta strona nie działa, moi klienci nie mogą jej zobaczyć, w związku z tym automatycznie cierpi mój biznes, mój wizerunek. No i wiadomo, że tego typu firmy już bardzo dbają o to, żeby na dość szybkim etapie wdrażać rozwiązania high availability, czyli właśnie wysoką dostępność, po to, żeby żadna awaria pojedynczego komponentu, czyli single point of failure, nie nastąpił. Czyli tak naprawdę, żeby dowolna awaria dowolnej infrastruktury czy jakiś błąd ludzki nie był w stanie przerwać działania usługi. Także rzeczywiście to bardzo dużo zależy od takiej samodzielnej analizy i tego, jaki rodzaj biznesu prowadzimy i jak bardzo ten IT wpływa na tak naprawdę nasz core biznes. W przypadku disaster recovery mówimy o czymś takim jak właśnie zapewnienie ciągłości usług. Nie są to powiedzmy jakieś pojęcia tożsame, ale no w jakiś tam sposób na siebie zachodzą. Chciałem cię zapytać, w jaki sposób następuje przepięcie na korzystanie właśnie z takiego zapasowego centrum danych? Czy jest to proces w jakiś sposób zautomatyzowany, czy też powiedzmy klienci w jakiś sposób ręcznie decydują, że na przykład w tym momencie chcą korzystać z takiego zapasowego centrum danych, bo jakieś wydarzenie miało miejsce? No i właśnie, czy to jest bardziej takie podejście automatyczne, manualne i w jaki sposób to przepięcie na to zapasowe centrum danych się odbywa? To jest rzeczywiście bardzo istotna kwestia. Rzeczywiście no, systemy disaster recovery raczej projektuje się w ten sposób, żeby oczywiście to przepięcie nastąpiło możliwie automatycznie. Oczywiście to wszystko zależy od wybranego scenariusza rozwiązania, natomiast no, przy takich dużych rozwiązaniach to staramy się, żeby ten automatyzm zapewnić. W szczególności, jeżeli mamy właśnie architekturę wysokiej dostępności. Natomiast też tutaj ta różnica między business continuity a disaster recovery, czyli coś, gdzie to DRC gdzieś na pograniczu tych dwóch pojęć się znajduje, no to w business continuity tak naprawdę chodzi o zapewnienie ciągłości działania, czyli w momencie, gdy następuje zdarzenie, gdy następuje jakaś awaria, to, że tak naprawdę w skończonym czasie, jasno określonym, będziemy w stanie wrócić do tego działania albo nawet je kontynuować, wszelkiego rodzaju obejściami nawet, podczas gdy w międzyczasie jest rozwiązywany problem, czyli w skrajnym przypadku, jeżeli mówimy o, powiedzmy, że klient ma serwerownię u siebie gdzieś w biurze, jako taki ośrodek zapasowy używa, powiedzmy, serwerów dedykowanych w data center w Atmanie. W przypadku na przykład braku zasilania w budynku biurowym i dłuższego, powiedzmy, także UPS-y nie podtrzymały nam tego zasilania i braku agregatów w tym biurowcu, następuje przełączenie w całości na infrastrukturę w data center Atmana. No i tak naprawdę tutaj jak gdyby do tego momentu cały czas mówimy o business continuity, natomiast w ramach procedur disaster recovery jest kluczem tutaj jest jak gdyby przywrócenie jak gdyby pierwotnego czy produkcyjnego działania, czyli disaster recovery kończy nam się w momencie, jak prąd wraca i ta struktura produkcyjna jest w stanie
w stanie funkcjonować. Dlatego też w rozmowach z klientami często tutaj też różne scenariusze oczywiście analizujemy z klientami i czasem rzeczywiście się zaczyna od tego typu scenariuszy, jak przedstawiłem przed chwilą, że klient zachowuje ten ośrodek produkcyjny u siebie, a później i na bazie infrastruktury Atmana dobiera sobie centrum zapasowe. Natomiast ze względu na to, jakiej jakości świadczymy usługi, to też często to się zamienia z czasem. Czyli nawet ten klient, który miał tylko u nas centrum zapasowe, stwierdza, że no tutaj te warunki środowiskowe i ta jakość usług i tej infrastruktury jest dużo wyższa, niż on jest w stanie zapewnić u siebie, że tak powiem, w siedzibie. W związku z tym tutaj jest lepsze, że tak powiem, zabezpieczenie jako produkcji, a nie centrum zapasowego. Ewentualnie zapas jest utrzymywany właśnie we własnej serwerowni. No i są też takie scenariusze, kiedy w naszych dwóch centrach danych są dwie, że tak powiem, nogi takiego środowiska. W jednym ośrodek podstawowy, w drugim data center, ośrodek zapasowy. No bo tutaj też ta lokalizacja ma znaczenie. Zresztą ja też, jak prowadziłem webinarium dotyczące tej problematyki, no to też podkreślałem, że tak naprawdę dywersyfikacja wszelkiego rodzaju infrastruktury jest tutaj i wszelkiego rodzaju technologii też jest tutaj gdzieś pożądana. Stąd rozróżnienie lokalizacji właśnie pod kątem tego, że w jednym miejscu może być energia, w drugim nie, czy w jednym może być internet, w drugim nie, jest jednym z takich istotnych elementów przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji i wyborze Disaster Recovery Center. Rozumiem. Powiedziałeś, że ten zapas może się na przykład znajdować gdzieś w ramach serwerowni w danej firmie. Tylko chciałem cię zapytać, czy tego typu rozwiązania lepiej budować właśnie samemu w ramach wewnętrznego działu IT, czy też może skorzystać z usług zewnętrznej firmy? To zawsze jest pewien trochę dylemat, trochę kompromis. Znaczy, ciężko jest wybudować to zupełnie nie angażując wewnętrznego IT. Także tutaj tutaj zawsze będzie zaangażowany, że tak powiem, wewnętrzny zespół, który właśnie chociażby wewnątrz firmy muszą zostać podjęte decyzje, na jakie scenariusze i w jaki sposób chcemy próbować się, że tak powiem, zabezpieczać, na jakie problemy chcemy mitygować. Natomiast rzeczywiście pod względem budowania już takiego rozwiązania tutaj warto skorzystać rzeczywiście z zewnętrznych dostawców czy operatorów. I tutaj gdzieś o tyle cenna jest oferta Atmana, że rzeczywiście mamy w swoim portfolio produktowym no dość szeroki zakres, jeżeli chodzi o infrastrukturę, bo i są usługi dostępowe do internetu i transmisyjne, i kolokacyjne, i chmura publiczna, i prywatne też budowane, i serwery. W związku z tym wiadomo, że przy wsparciu takiego operatora, czy takiej profesjonalnej firmy, no można uzyskać dzięki efektowi skali też oczywiście dość wysoką jakość, w sensie też SLA, optymalniejszym kosztem, gdybyśmy próbowali to budować samodzielnie. A czy będąc właśnie taką firmą, która powiedzmy zdaje sobie sprawę z tego, że potrzebuje tego typu usług, chciałbym wybrać właśnie dostawcę tego typu usług. Na co powinienem zwrócić uwagę? Jakie kluczowe czynniki powinienem wziąć przy wyborze powiedzmy dostawcy tego typu usług? Jedną z tych cech już tutaj podczas tej rozmowy wymieniłem, to rzeczywiście będzie pewnego rodzaju dywersyfikacja, czyli to, żeby taki usługodawca, który pozwoli dobrać czy też zaoferować mi różną infrastrukturę od tego, co mam obecnie, ale też być może częściowo pokrywającą się z tym, czego używam w firmie. Czyli tak naprawdę to spektrum możliwości, które oferuję, że będzie wystarczająco szerokie, żeby tak naprawdę z takim oferentem rozważyć kilka scenariuszy. Natomiast myślę, że w ogóle w biznesie
i IT też jest bardzo ważne takie partnerstwo i takie taka też zaufanie wzajemne. Także tutaj też gdzieś no jeżeli też szukałbym, że tak powiem, wsparcia w firmach, z którymi już dotychczas współpracujemy, albo z których usług jesteśmy zadowoleni, albo słyszeliśmy, że rzeczywiście są to kompetentni specjaliści. No bo tak naprawdę przy Disaster Recovery Center, tak jak mówiłem, jest bardzo ścisła współpraca między klientem a dostawcą takiego rozwiązania. W związku z tym, no tutaj musimy sobie ufać i wspólnie wypracować, że tak powiem, to finalne rozwiązanie. A ile taka usługa kosztuje? No, oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie powiesz mi konkretnej ceny, natomiast chciałbym bardziej się dowiedzieć o to, jakie czynniki kształtują cenę, co ma wpływ na tą finalną wycenę. No tutaj rzeczywiście rozpiętość jest bardzo duża i ciężko tak zupełnie w oderwaniu od jakiegoś konkretnego scenariusza tutaj to rozpatrzeć. Natomiast oczywiście troszeczkę wrócę do tego, o czym, od czego zaczęliśmy, czyli gdzieś tam od tego, jak bardzo to IT wpływa na nasz biznes, na nasz core biznes, jak ściśle są te dwa elementy powiązane, a w konsekwencji tego, jak bardzo, na jakiego rodzaju, na jak wiele zagrożeń chcemy się zabezpieczyć, przed jak wieloma zagrożeniami chcemy się zabezpieczyć. I tak naprawdę można sobie wyobrazić, że można odtworzyć zupełnie drugie środowisko, takie samo i w formie, jeżeli na przykład dysponujemy własnym sprzętem i po prostu go skolokujemy, podzielimy po prostu na dwa ośrodki, no to powiedzmy, że w przypadku takiej samej kolokacji, no to powiedzmy, że utrzymanie takiego zapasowego ośrodka będzie umiarkowanie drogie, znaczy w sensie to nie będą wysokie koszty. W przypadku, gdybyśmy chcieli kupować na potrzeby budowy data, nowego zapasowego centrum danych, chcielibyśmy kupować serwery, no tutaj to będą olbrzymie inwestycje, pewnie w skali, że tak powiem, wielu lat, nie wiem, 10, czy no, pięciu w górę pewnie byłoby to opłacalne, ale jeżeli rozpatrujemy biznes raczej, no, szczególnie w dzisiejszych czasach, w skali raczej miesięcy lub kilku lat, no to tak naprawdę dużo taniej jest wydzierżawić po prostu serwery. Taką optymalizacją też mogłaby być skorzystanie z chmury obliczeniowej, gdzie po prostu dynamicznie możemy sobie takimi zasobami zarządzać i też w modelu pay as you go nie płacić za taką zapasową infrastrukturę, jeżeli z niej nie korzystamy. I takie scenariusze też tutaj można wdrażać i tutaj też takich klientów mamy w Atmanie. Natomiast no tutaj też trzeba pamiętać o pewnych ograniczeniach, to znaczy gdzieś na początku ta infrastruktura świadczy, jest potrzebna nam podsystemy informatyczne, które mają być podtrzymane, czy które mamy przywrócić. No i z tymi, te aplikacje oczywiście te w miarę nowo, z nową architekturą, no to nie będzie problemu, żeby uruchamiać je na cloudach. Natomiast, no, jeżeli mamy jakieś stare systemy, to tutaj jest bardzo ważne, żeby jednak umożliwić z jednej strony kompatybilność i być może to będzie wymagało fizycznej maszyny, a nie wirtualnego serwera. A co za tym idzie, może nam na przykład lekko podnosić koszty w przypadku, gdybyśmy mieli właśnie nowe rozwiązania. Natomiast nadal to nie jest tak, że nie wszystko, że nie da się zupełnie, że tak powiem, żadnego scenariusza takiego Disaster Recovery Center uruchomić, natomiast rzeczywiście czasem są to przeplatające się różne scenariusze na różnych warstwach, w zależności od, że tak powiem, różnych systemów, które chcemy zabezpieczyć w firmie. Także tutaj to jest dość złożona kwestia i te koszty będą rzeczywiście
w dużej mierze odzwierciedlać złożoność tego środowiska i wielość tych różnych usług, z których potrzebujemy skorzystać. A czy taką usługę dla każdego kolejnego klienta buduje się powiedzmy od zera, projektuje się od zera pod jego jakieś wymogi, czy też są pewne standardy, bo gotowe komponenty, technologie, które się wykorzystuje powiedzmy podczas właśnie świadczenia takiej usługi? Jedno i drugie, to znaczy rzeczywiście w efekcie tej analizy każdy klient będzie miał jednak dość indywidualny scenariusz, co nie znaczy, że oczywiście nie jest prawdziwa ta druga część pytania, czyli że jednak nie zostanie to zbudowane w oparciu o pewne znane rozwiązania i środowiska, które już zbudowaliśmy dla innych klientów, czy scenariusze, jakie wykorzystaliśmy dla innych klientów, czyli tutaj to mogą być jakiś miks właśnie takich produktów jak właśnie Atman Backup czy Atman Cloud i kolokacji na przykład, tak, plus łącza transmisyjne. Także tutaj można powiedzieć tak, to będzie jedno połączone z drugim, znaczy nadal gdzieś parametry poszczególnych elementów będą dość indywidualnie dobrane, natomiast komponenty jako takiego rozwiązania w dużej mierze będą standardowe, co nie wyklucza też jakichś nietypowych, że tak powiem, elementów. A jak byś określił wielkość rynku i zapotrzebowania tego typu usługi w Polsce, na którym już trochę czasu działacie? Czy ta branża będzie się powiedzmy rozwijać z rosnącą świadomością w firmach, że tego typu usługi są jednak potrzebne, a nieraz niezbędne? Tak, myślę, że rynek DRC jest pochodną rynku outsourcingu IT. Rzeczywiście w Polsce cały czas, że tak powiem, obserwujemy rozwój i też trochę coraz większe, powiedziałbym, zaufanie firm do wykorzystywania zewnętrznej infrastruktury, czyli właśnie kolokowania serwerów w profesjonalnym data center zamiast u siebie, wykorzystywania serwerów dedykowanych zamiast kupowania samodzielnie i tak samo też, jeżeli chodzi o wirtualizację, też korzystania już z gotowych rozwiązań chmurowych zamiast budowania takiej wirtualizacji wewnętrznie. Także widzę rzeczywiście, że wraz z tym takim większą przychylnością do outsourcingu też automatycznie otwiera się też rynek większy na disaster recovery center, czyli żeby troszeczkę, chociaż częściowo tą infrastrukturę, nawet jeżeli systemy produkcyjne gdzieś zostawiam u siebie, to żeby właśnie częściowo część infrastruktury jako zabezpieczenie wykorzystać tutaj gdzieś zewnętrznych dostawców, zewnętrznych usługodawców. Super, bardzo Ci dziękuję, Robert, za ciekawą rozmowę, za podzielenie się doświadczeniami, wiedzą związaną z Disaster Recovery Center. Dzięki. Na koniec zapytam Cię jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie, gdyby ktoś chciał może dowiedzieć się więcej, zapytać Cię właśnie w tym temacie. No, jeśli o mnie chodzi, no to oczywiście na LinkedInie. Jeśli chodzi o ofertę Atmana, to na stronie atman.pl i tam też można spokojnie wysłać zapytanie do nas. Świetnie. Oczywiście wszystkie linki dodam, notatki do tego odcinka. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki. Na razie. I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Nowoczesnym firmom powinno zależeć na utrzymaniu ciągłości świadczonych usług. Jednym z narzędzi, które mogą w tym pomóc, jest profesjonalnie zrealizowana usługa zapasowego centrum danych. Wesprzyj mnie na Patronite. Mój profil znajdziesz pod adresem porozmawiajmyoit.pl/wspieram. Link również w notatce do tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztof@porozmawiajmyoit.pl. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, wejdź na porozmawiajmyoit.pl/subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o Disaster Recovery Center. Zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu realizowanego z firmą Atman już za 2 tygodnie. Cześć!